Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na briefingu prasowym. Drodzy Państwo, to jest pierwszy briefing, pierwsza konferencja po wyborach samorządowych, jakie miały miejsce 7 kwietnia. Szanowni Państwo, po pierwsze chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Sądecczyzny, Małopolski, naszego regionu za udział w wyborach samorządowych. To jest obywatelski, patriotyczny obowiązek. Ale też chcieliśmy podziękować wszystkim naszym rodakom, którzy oddali głos na Prawo i Sprawiedliwość. Te wybory, drodzy Państwo, są wielkim sukcesem zarówno w kraju, ponieważ te wybory Prawo i Sprawiedliwość wygrało. W wyborach do sejmiku osiągnęliśmy wynik porównywalny z wyborem do Sejmu. Prawie 35% poparcia w skali kraju. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, wynik kilku procent niższy, a drodzy Państwo, w Małopolsce te różnice były zdecydowanie większe. Wygraliśmy wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego, gdzie nasza formacja zdobyła 21 mandatów, co oznacza, że będziemy desygnować marszałka województwa oraz zarząd województwa, ale również wygraliśmy wybory do Rady Powiatu, gdzie nasi kandydaci uzyskali najlepszy wynik w powiecie i 18 mandatów. I również wygraliśmy wybory do Rady Miasta Nowego Sącza, gdzie Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło 10 mandatów. Chciałem w związku z powyższym serdecznie podziękować wszystkim wyborcom za udział w wyborach, za głosowanie na naszą formację. Chciałem podziękować wszystkim kandydatom, którzy brali udział w tych wyborach i tym, którzy osiągnęli mandat, ale też tym, którzy zapracowali na te mandaty i ten wynik. No tu każda osoba startująca w tych wyborach miała wkład na listę i osiągnięty wynik. Części udało się te mandaty zdobyć, części nie, ale chcemy wszystkim serdecznie podziękować za udział w tych wyborach. Pozwólcie Państwo, że wymienię osoby, które osiągnęły mandaty i będą radnymi powiatowymi w powiecie nowosądeckim. W gminie Łącko-Podegrodzie pan Tadeusz Zaręba i Tomasz Skut osiągnęli dwa mandaty. W gminie Chełmiec pani Maria Szarota i pan Paweł Łabuda. W gminie Grudek nad Dunajcem, gminie Korzenna, gminie Łososina Dolna, pan Marek Pławiak, pan Franciszek Kantor, pan Zygmunt Opiło i pani Aneta Kościelniak, najmłodsza radna powiatu nowosądeckiego z miejscowości Tęgoborze, z gminy Łososina Dolna. Miasto i gmina Grybów, tutaj drodzy Państwo, aż 3 mandaty na 4, pan Antoni Koszyk, pani Anna Radzik i pan Jan Gruca. Gmina Kamionka Wielka, gmina Łabowa, gmina Nawojowa, to jest pan Michał Nowak i pan Janusz Cabak. Gmina Krynica Zdrój, miasto i gmina Uzdrowieńskowa Muszyna, miasto i gmina Piwniczna Zdrój, gmina Rytro, to jest pan Przemysław Gajowski, pan Stanisław Sułkowski i pan Piotr Kotarba. I gmina Stary Sącz, pan Zdzisław Kożuch i pan Piotr Dyrek. Także drodzy Państwo, 18 radnych, więc Prawo i Sprawiedliwość samodzielnie może wybrać starostę, zarząd powiatu. Ale również, drodzy Państwo, gratulujemy innym komitetom, innym radnym. Jesteśmy otwarci na współpracę również z innymi komitetami i będziemy takie rozmowy w przyszłości również prowadzić. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o wybory do Rady Miasta, tutaj również duży sukces, 10 mandatów dla Prawa i Sprawiedliwości, ponad 32% poparcia w skali miasta i pozwolę sobie wymienić osoby, które zdobyły mandaty z doskonałymi wynikami. Pani Iwona Mularczyk, pan Wojciech Piech, pani Ilona Orzeł, pan Antoni Rączkowski, pan Kamil Olesiak, pani Ewa Stasiak-Kubacka, pan Miłosz Droż, pan Michał Kądziołka, Błażej Targosz i Krzysztof Dyrek. Także 10 osób, drodzy Państwo, zostało radnymi. Również bardzo dziękuję mieszkańcom Nowego Sącza za poparcie tych osób w wyborach do Rady Miasta. Drodzy Państwo, też wielkim sukcesem zakończyły się wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego, gdzie w naszym okręgu na 6 mandatów zdobyliśmy 4 mandaty. Tutaj na pierwszym miejscu startował pan Grzegorz Biedroń, który osiągnął fantastyczny wynik. Na drugim miejscu pani Wójtowicz. Na trzecim miejscu pan Jan Duda. Również gratulujemy zdobycia mandatu do radnego sejmiku. I na czwartym miejscu pan dr Tomasz Płatek z Gorlic. Także 4 mandaty. Więc drodzy Państwo, na pewno nasz region będzie
mocno reprezentowany w Sejmiku Województwa Małopolskiego, co przełoży się, jestem przekonany, na dobrą współpracę z władzami samorządowymi w naszym regionie, ale też pozyskane środki na przyszłość. Drodzy Państwo, więc gratulujemy wszystkim radnym, wójtom, burmistrzom. Wiemy też, że doszło do pewnych zmian w niektórych gminach, w innych będą dogrywki jeszcze. Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi samorządami, samorządowcami, burmistrzami, prezydentami. Jeżeli będzie taka wola współpracy, jesteśmy otwarci na tą współpracę na każdym szczeblu samorządu, dlatego że żyjemy w naszej małej ojczyźnie, w Nowym Sączu, na Sądecczyźnie, w Małopolsce i współpraca między różnymi szczeblami samorządów jest konieczna i ważna, żeby w sposób efektywny gospodarować środkami publicznymi i usprawniać życie mieszkańców na Nowym Sączu i na Sądecczyźnie. Chciałem teraz poprosić o zabranie głosu i krótkie podziękowanie, może w kolejności od Sejmiku, Rady Powiatu i Rady Miasta. Bardzo proszę, pan Jan Duda. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, podziękowania, ale może jedno zdanie refleksji mimo tych wszystkich czarnych przepowiedni, jak to stracimy władzę. Nawet w Sejmiku udało się nam zachować, dzięki oczywiście naszym wyborcom, udało się nam zachować samodzielną większość. Udało się nam również utrzymać tą ilość mandatów w naszym okręgu, okręgu sądecko-limanowsko-gorlickim, który mieliśmy do tej pory. W związku z tym przede wszystkim serdeczne podziękowania dla naszych wyborców. Dla wyborców miasta Nowego Sącza, dla wyborców Sądecczyzny, z ziemi gorlickiej, z ziemi limanowskiej. Dziękuję również wszystkim tym, którzy wraz ze mną na tej liście startowali, bo tu każdy głos, każdy swoją cegiełkę do tego naszego zwycięstwa dołożył. Dziękuję również mediom, bo to dzięki waszej informacji, waszej rzetelnej informacji, rzeczywiście nasi wyborcy głosowali świadomie. Także jeszcze raz dziękuję serdecznie wszystkim mieszkańcom. Przed nami wiele pracy, przede wszystkim to najważniejsze, czyli wybór marszałka, wybór zarządów. To w najbliższym czasie. No i jak mawiał klasyk, dziękuję i aleluja, i do pracy, i do przodu. Dziękuję bardzo. W imieniu Rady Powiatu, pani radna, bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja w swoim imieniu przyłączam się do podziękowań pana ministra, pana tutaj przed chwilą zabierającego głos. Chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Sądecczyzny za to, że właśnie obdarzyli nas tym mandatem zaufania, ale szczególne podziękowania mam dla mieszkańców gminy Chełmiec. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję, żeście docenili naszą pracę, żeście poszli do urn, żeście oddali ten głos. Także myślę, że będę miała możliwość jeszcze więcej się wykazać dla naszego wspólnego dobra, aby każdy dzień był lepszy. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan Michał Nowak. Ja również, tak jak moja koleżanka, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wyborcom powiatu nowosądeckiego. Cieszę się, taką wartość dodana tych wyborów to jest to, ta solidarność pomiędzy miastem a powiatem. Sądecczyzna jest jedna, ona się powinna rozwijać, powinno to być przyszłość dla młodych, starszych, dla każdej grupy, bo tu powinny się wszyscy czuć dobrze, a ten region powinien się doskonale rozwijać. Również dziękuję mieszkańcom Kamionki, Łabowej, Nawojowej. To są moi wyborcy, ale ja, tak jak moja koleżanka, pracujemy na rzecz całej Sądecczyzny, wspólnie tutaj z mieszkańcami Nowego Sącza. Bardzo serdecznie dziękuję bardzo. Również jako radni, pan Kamil i ja chcemy podziękować wszystkim mieszkańcom za każdy jeden głos oddany na listę Prawa i Sprawiedliwości. Ale jednocześnie jest z nami pan Krzysztof, który startował z naszych list, bo chcemy zaznaczyć jedno i to jest bardzo ważne. Cała lista pracowała na 10 mandatów. Jeszcze nigdy nie było tak dużo mandatów z list Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta, także dziękujemy za ten wynik. Dziękujemy za pracę wszystkich, którzy na tych listach się znaleźli. Będziemy godnie reprezentować
naszych wyborców, ale nie tylko, wszystkich mieszkańców w Radzie Miasta Nowego Sącza. Ja jeszcze poproszę Kamil. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim wyborcom, że poszli do wyborów. Frekwencja w Nowym Sączu była ponad 50%. To cieszy, ale może być jeszcze większa, więc mam nadzieję, że ludzie będą się mobilizować i chodzić na wybory, bo ważne, żebyśmy decydowali o losie naszych małych ojczyzn, o naszych radach miasta, o tym, kto będzie prezydentem, więc zachęcam Państwa. Też dziękuję za to, że wzięliście Państwo udział w tych wyborach. Osobiście chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom osiedla Kilińskiego, Milenium, Wojska Polskiego, Zawada, Nowojowska, osiedla Gorzków za oddany na mnie głos, za poparcie list Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach i mam nadzieję, że będziemy mogli godnie reprezentować interes wszystkich mieszkańców. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, Kamil jest najmłodszym radnym Rady Miasta, ma chyba 28 lat. Natomiast, drodzy Państwo, najmłodszą radną Rady Powiatu jest pani Aneta Kościelniak z miejscowości Tęgoborze, gmina Łososina. Bardzo proszę. Dzień dobry. Serdecznie chciałabym podziękować wszystkim wyborcom z gminy Łososina Dolna, Korzenna i Gródek nad Dunajcem, że obdarzyli mnie tak wielkim mandatem zaufania po prostu. Jest to znak dla młodzieży, że mogą brać udział w polityce po tej dobrej stronie mocy, można tak powiedzieć. I no serdecznie dziękuję. Już teraz nie mogę powiedzieć, że wierzę, ale wiem, że połączenie doświadczonych radnych z młodym pokoleniem będzie filarem naszego regionu i po prostu razem zdziałamy wiele. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jak Państwo widzicie, to jest naprawdę mocna drużyna. Też Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło bardzo dobre wyniki w poszczególnych gminach, gdzie niemal w każdej gminie wprowadziliśmy kilku, czy nawet kilkunastu radnych, rady gminy. Więc, drodzy Państwo, Prawo i Sprawiedliwość jest wielką siłą w naszym regionie i chcemy nadal tą formację rozwijać. Pomimo tego, iż nie rządzimy w kraju, społeczeństwo, myślę, po tych 100 dniach dokonało pewnej oceny i refleksji tego, jak myśmy rządzili. Mimo iż to nie były oczywiście rządy idealne, to jednak była to pewna odpowiedzialność, troska o dobro publiczne, o troskę o społeczeństwo. Miało okazję porównać te rządy ze 100 dniami koalicji, która dzisiaj rządzi, 13 grudnia, gdzie rządzi rewanżyzm, gdzie rządzi zemsta, komisje śledcze, aresztowania i żadnego programu pozytywnego dla Polski i Polaków. I myślę, że to, drodzy Państwo, jest elementem właśnie tej refleksji, jest elementem właśnie, myślę, naszego dobrego wyniku, bo społeczeństwo sobie zdało sprawę z różnic, jakie reprezentujemy w podejściu do rządzenia, do odpowiedzialności krajem, ale też chcę Państwu obiecać, że będziemy w związku z powyższym nadal tą politykę kontynuować, politykę inwestycji w nasz region, politykę również wsparcia, pomocy dla społeczeństwa, programów, których celem będzie po prostu poprawa warunków życia w naszym regionie, w Małopolsce, w Nowym Sączu, na Sądecczyźnie. Także dziękuję również Państwu, dziennikarzom, za to, że przez te ostatnie tygodnie relacjonowaliście informacje dotyczące właśnie kampanii, naszych pomysłów, projektów i na pewno będziemy Państwa nadal informować o tym, co się będzie działo na najbliższym czasie, bo niewątpliwie przed nami, drodzy Państwo, wybory w sejmiku, wybór marszałka, zarządu województwa, wybory w powiecie, wybór starosty, zarządu powiatu, ale oczywiście ukonstytuowanie rad powiatu, rady miasta i nowa perspektywa na najbliższe lata. Także jeszcze raz Państwu dziękuję. Czy są jakieś pytania w tym obszarze? Panie pośle, udało się utrzymać sejmik, ale czy na mandatu mniej? Czy to jest taki wielki sukces, samo utrzymanie, czy jednak to, że jednak mniej tych mandatów, to jest jakiś ten... Co jest ciekawe, że można powiedzieć, że te mandaty generalnie utraciliśmy w Krakowie. Dwa mandaty zostały utracone w Krakowie, natomiast w całym regionie, w Małopolsce, w zasadzie jest konstans. Jeśli w liczbach bezwzględnych, to poparcie jest bardzo podobne, nawet w niektórych miejscach wyższe niż było. Więc obserwujemy pewien trend, że w dużych miastach, w aglomeracjach, jest ich powiedzmy kilka w Polsce, no są pewne procesy jakby cywilizacyjne, społeczne.
Natomiast jeśli chodzi o pozostałą część kraju, mówię mniejsze miasta, miasteczka, wsie, tutaj mamy większą mobilizację społeczną i wzrost poparcia dla naszej formacji, nawet z perspektywy tego wyboru w 2018 roku. Także no, widzimy, że w zależności rzeczywiście od miejsca, od tego, czy jest to duża aglomeracja miejska, czy jest to właśnie wieś, mniejsze miasteczko, te preferencje są różne, tak więc te mandaty zostały utracone w Krakowie, natomiast w całej Małopolsce, można powiedzieć, utrzymaliśmy stan posiadania. Szczególnie, drodzy Państwo, nas to cieszy w naszym regionie, bo utrzymywaliśmy 4 mandaty, w zasadzie niewiele brakowało do 5 mandatu kosztem trzeciej drogi. Naprawdę tam były niewielkie ilości głosów, byłby 5 mandat, więc to pokazuje, że jest potencjał na to, żeby w kolejnych wyborach, czy to do Parlamentu Europejskiego, czy za 3,5 roku do Sejmu, również to poparcie było takie jak obecne. Prawo i Sprawiedliwość nie wygrywa w miastach generalnie, w Polsce, też w Nowym Sączu. Jak Pan oceni wynik kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, trzecie miejsce? Panie redaktorze, to jest jakby temat na głębszą analizę i refleksję. Myśmy obserwowali gigantyczną wręcz kampanię obecnego prezydenta. Chcę Państwu powiedzieć, że środki, które można było legalnie na kampanię wydać, to jest około 60 000 zł. Więc, drodzy Państwo, sobie możecie odpowiedzieć na pytanie, czy te kampanie były prowadzone w sposób legalny. Kilka banerów, które widzieliśmy na mieście, kosztują po 15-20 tysięcy złotych. Natomiast tych banerów widzieliśmy po prostu setki. Widzieliśmy gigantyczną kampanię w internecie, rozdawane bezpłatnie różnego rodzaju podarki na osiedlach. Widzieliśmy również gazetki, które były finansowane pewno ze środków miejskich. Więc, drodzy Państwo, ta kampania w mojej ocenie miała niewiele wspólnego z pewną transparentnością. Ktoś wydał wielkie środki w Nowym Sączu po to, żeby jego interesy były realizowane. I chcę powiedzieć, drodzy Państwo, jasno. My jesteśmy w Nowym Sączu opozycją wobec pana prezydenta Hanzla. Nie akceptujemy jego metod działania, nie akceptujemy stylu działania, który prowadzi w Nowym Sączu, w mieście, jego polityki. Przyglądamy się inwestycjom, które prowadzi. One są prowadzone w sposób nietransparentny, niejasny, budzący wątpliwości. I chcę powiedzieć jasno, że mimo, że pan prezydent wygrał wybory, toczy się śledztwo w prokuraturze dotyczące niegospodarności przy realizacji 3 inwestycji. Stadionu Sandecji, bloków na Zawadzie, które nie powstały i boiska na Zawadzie. Więc, drodzy Państwo, pan prezydent wygrał wybory, natomiast trzeba powiedzieć jasno, że ta poprzednia kadencja, która miała miejsce te 5 lat, ona była kadencją, którą ja oceniam w sposób bardzo krytyczny. Nietransparentna, środki publiczne wydatkowane na koalicję obywatelską. I to się, drodzy Państwo, przełożyło na wynik. To się przełożyło na wynik. My nie byliśmy w stanie prowadzić kampanii za setki tysięcy, czy nawet milionów złotych. Jak Pan oceni wynik Jana Nowaka? Fakt, że miał dobry wynik na, można powiedzieć, w miarę dobry wynik indywidualny, a nie prowadził żadnego rannego do realizacji. No, tak, to rzeczywiście, drodzy Państwo, no, powiem w ten sposób. Ryszard Nowak podjął rękawice, prowadził kampanię w ramach swoich możliwości, osiągnął, myślę, przyzwoity wynik, natomiast rzeczywiście wyborcy w Nowym Sączu woleli postawić na sprawdzony szyld, woleli postawić w wyborach do Rady Miasta na Prawo i Sprawiedliwość, bo osiągnęliśmy 11 tysięcy głosów, Ryszard Nowak około 3 tysięcy, jego komitet. No, to, że również nie wszedł do Rady Miasta, jest dosyć zaskakujące po prostu. Więc to jest, myślę, jakiś temat do analiz takich politologicznych, socjologicznych, jakie tutaj zadecydowały mechanizmy, że jego komitet w ogóle nie uzyskał mandatu do Rady Miasta, również on osobiście nie uzyskał, więc no, trzeba powiedzieć jasno, że Ryszard Nowak przegrał te wybory. No to oczywiście jesteśmy otwarci na współpracę i z Ryszardem Nowakiem, i z jego środowiskiem. Zresztą tam są osoby, które mają doświadczenie, były radnymi w Radzie Miasta, na pewno jesteśmy gotowi do współpracy z nimi. Więc, drodzy Państwo, no te wybory były bardzo interesujące, ciekawe, natomiast absolutnie widzieliśmy brak równowagi w finansowaniu kampanii wyborczej, ilości banerów, billboardów, które, drodzy Państwo, kosztowały. I nie mam, drodzy Państwo, żadnych wątpliwości, że to mieszkańcy Nowego Sącza zapłacili za te billboardy. Jaki będzie efekt tej kolejnej prezydentury, czy kolejnych miesięcy, lat, czas pokaże. Prawo i Sprawiedliwość jest i będzie w opozycji wobec prezydentury pana Hanzla. Będziemy uważnie przyglądać się jego działaniom, inwestycjom. Będziemy uważnie patrzeć na ręce tej obecnej władzy, do której nie mamy zaufania politycznego.
gdyby PiS wygrał wybory do nowego sądu, najwięcej ma, ale tak naprawdę to są stracone mandaty w mieście, dlatego że nie będziecie mogli nic. Ma przewagę kilkunastu głosów, kilku głosów, przepraszam, których się nie da pokonać, więc będziecie przychodzić na sesję Rady tylko, żeby pokrzyczeć, a sprawczość opozycji, bo tam nie jesteście w opozycji jako PiS, będzie żadna. Co z tym zrobić? Panie redaktorze, w każdym samorządzie, w każdym systemie demokratycznym są ci, którzy rządzą i ci, którzy są w opozycji. Opozycja przygotowuje się do tego kiedyś, żeby rządzić. Ja wytłumaczyłem w mojej ocenie, jakie były elementy zwycięstwa pana Handzla w tych wyborach. Gigantyczna wręcz kampania wyborcza, która się nijak ma do limitów, które są przeznaczone w ustawie o ordynacji wyborczej. Więc w mojej ocenie, drodzy Państwo, te 10 mandatów, to te 10 mandatów będzie prowadziło konstruktywną politykę, jaką prowadzi opozycja w każdym systemie demokratycznym. Będziemy zgłaszać inicjatywy, będziemy zgłaszać interpelacje, będziemy zwracać uwagę na ważne problemy miejskie, społeczne, dotyczące inwestycji, ale też problemy różnego rodzaju dotyczące polityki społecznej i będziemy obserwować politykę pana prezydenta Ludomira Handzla. Będziemy pytać się, jak wygląda rozliczenie dotyczące Sandecji, ile to kosztowało, jaki jest stan tej inwestycji, ile jeszcze będziemy musieli na to wydać, kiedy powstaną bloki na STBS-u i wiele, wiele innych rzeczy, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, dla pana prezydenta też zmieniło się środowisko polityczne. Jeżeli pan prezydent będzie atakował, będzie traktował jako radnych niekonstruktywnych naszych radnych w mieście, musi się liczyć z takim samym traktowaniem wobec powiatu czy wobec województwa, tak? Więc myślę, że nam wszystkim powinno zależeć na współpracy, na wspólnych projektach, które będą dotyczyły Nowego Sącza i całej Sądecczyzny. Czy jeżeli Ryszard Nowak byłby kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, według pana ten wynik mogłoby dojść do drugiej tury? Patrząc, on miał trochę lepszy wynik niż pani Iwona Mularczyk, ale jednak podzieliły się te głosy, nie do powodu. No to jest trochę wróżenie z fusów, tak? No, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości i Ryszard Nowak w sumie mieli około 32-34%, więc to i tak nie dawało możliwości zwycięstwa, czy wracając do drugiej tury. Drodzy Państwo, dla mnie podstawowym elementem jest brak równowagi w finansowaniu kampanii wyborczej. No i to, drodzy Państwo, że ktoś po prostu kradł nasze materiały wyborcze. Ja zwróciłem uwagę, że po prostu znikały nasze materiały wyborcze. Po wywieszeniu banerów, plakatów po prostu jeden, dwa dni ich nie było, tak? W ostatnim dniu kampanii widzieliśmy, został przyłapany pracownik Urzędu Miasta, który kradł te banery po prostu. Więc, drodzy Państwo, ja nie wierzę, żeby on to robił z własnej woli. I chcę odpowiedź od pana prezydenta, gdzie podziały się te banery, które zostały ukradzione. Gdzie są składowane, tak? Bo to mogą być, drodzy Państwo, dziesiątki materiałów wyborczych. Gdzie je składują? Czy składują je w Mosirze? Czy w archiwum Urzędu Miasta, co się z nimi stało? Bo one po prostu były zdzierane z płotów, obcinane. Każdego dnia, gdy wywieszaliśmy banery, po dwóch, trzech dniach tych banerów po prostu już nie było. No kto się kradł? W ostatnim dniu ustalono, że był to pracownik Mosiru, drodzy Państwo. Więc mam pytanie do pana Handzla, gdzie się podziały nasze banery, panie prezydencie? Gdzie pan je schował, gdzie pan je ukradł, tak? Chyba że ten pracownik robił to na własną odpowiedzialność, ale w takim razie oczekujemy informacji, kim jest ten pracownik i jakie wobec niego zostały wyciągnięte konsekwencje. Oprócz konsekwencji prawnokarnych, bo przecież konsekwencje prawnokarne będą wyciągnięte, sprawa jest zgłoszona na policji, ale oczekujemy teraz informacji, kto te banery po prostu ukradł, gdzie one się znajdują i jakie konsekwencje wobec takich działań podejmie pan prezydent. Bo wydaje mi się, że taki sposób prowadzenia kampanii jest absolutnie niedopuszczalny. Drodzy Państwo, my nikomu banerów nie kradliśmy. My nikomu banerów nie zrywaliśmy. Natomiast nasze banery w samym Nowym Sączu po prostu ginęły. I to w ilościach naprawdę hurtowych. Gdyby te banery nie były zmieniane, to wynik byłby inny, bo jednak patrząc na 100 największych miast w Polsce,
chyba w żadnych nie wygrał kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Bodajże 16 weszło. Panie redaktorze, ja bym chciał, żeby telewizja, jedna z głównych telewizji kablowych w Nowym Sączu, zapraszała również kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, również moją osobę. Przez 5 lat nie miałem możliwości udziału w żadnej audycji w pana stacji, bo to jest pana telewizja prywatna. Natomiast pan Handzel miał tam stały program do wyborców. Więc wie pan, no niech pan sobie też odpowie na pytanie, czy pan był uczciwy przez te 5 lat, czy pan nie był uczciwy, tak? Bo jeżeli... Ja rozumiem, dziękuję, że pan przychodzi na konferencję, natomiast wie pan, ja nie miałem stałego programu pana telewizji, ani nikt z radnych PiSu. Ja wiem, natomiast ja przez 5 lat nie miałem takiego zaszczytu, żeby ani razu wystąpić pana telewizji, tak? A pan prezydent miał tam stały program. Ten program był tam za darmo, panie redaktorze? Tak. Za darmo. No więc dlaczego pan tak dzieli, prawda, radnych, prezydentów, burmistrzów, że jednym pan daje stały program raz w tygodniu czy raz dziennie, a innych pan przez 5 lat nie zaprasza. Więc niech sobie pan odpowie, panie redaktorze, dlaczego jest taki wynik. No niestety część mediów finansowana z urzędów miasta przez 5 lat po prostu, i to nie jest tylko pana telewizja, również inne media, po prostu prezentowały jedną stronę sporu politycznego, nie prezentując innej strony sporu politycznego. Stąd taki wynik w Nowym Sączu. To, drodzy państwo, jest nieuczciwe traktowanie, gnanie demokracji, tak, że wykorzystując środki publiczne, środki miejskie, prezentuje się tylko jedną stronę rządzącą w mieście. I kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, i radni Prawa i Sprawiedliwości, innych. Panie redaktorze, no niech pan zrobi statystykę, to chętnie ją poznamy. Niech pan zrobi statystykę w ciągu 5 lat, jacy radni występowali w pana telewizji, ile razy występowali. Wtedy mieszkańcy Nowego Sącza sobie odpowiedzą, czy pana telewizja w sposób równy traktuje mieszkańców, radnych, kandydatów, strony polityczne w Nowym Sączu, czy też w sposób nierówny. Okej, okay, super. Więc... Panie redaktorze, ja nie byłam zaproszona przez 5 lat przez państwa ani razu. Jako kandydat na... Rozmawialiśmy bodaj 2 razy. Rozmawialiśmy w 2018 roku, kiedy były wybory. I w 2020 albo 2021 w czasie pandemii łączyliśmy się zdalnie, to była rozmowa. Razie przez 5 lat. Jedna rozmowa. No więc, drodzy państwo, sami państwo widzicie, kandydatka na prezydenta z Prawa i Sprawiedliwości raz była w ciągu 5 lat. Pan prezydent ma tam stałą audycję, stały program. Więc, no świetnie, świetnie. No więc pan pyta o przyczyny wyników, więc ja panu odpowiadam. No, nierówne traktowanie przez część mediów, nie mówię wszystkie, część mediów komercyjnych, prywatnych, kandydatów, promocja pana prezydenta, który miał stały program w państwa telewizji, nierówne finansowanie kampanii, absolutnie w mojej ocenie niezgodne z ustawą o ordynacji wyborczej. Ta kampania, drodzy państwo, kosztowała bardzo dużo, bardzo dużo. Po prostu powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość w miastach ma zawsze gorsze wyniki niż w powiatach. Nie, ale ono właśnie wynika, panie redaktorze, to co pan chce, stara się, że Prawo i Sprawiedliwość ma gorsze wyniki, no właśnie z tego, że urzędujący prezydent ma instrumenty finansowe, żeby zachęcać do promocji jakby swojej osoby, a prawda, nie zachęcać do promocji kandydatów, innych kandydatów. No jeśli kandydatka Prawa i Sprawiedliwości raz była w ciągu 5 lat pana telewizji, a pan prezydent był setki razy, no to jak możemy mówić o jakiejś równowadze, prawda? Także ciekawy jestem, panie redaktorze, jakby pan takie zestawienie zrobił właśnie dla opinii publicznej, tak? Super, bardzo dziękujemy. Może jeszcze dopytam, czy w takich sprawach kluczowych dla miasta będziecie się państwo starali zdobyć jakąś większość, na przykład podczas głosowań takich wspólnych spraw, które mogą być dla mieszkańców bardzo ważne, czyli jako po prostu nie wykonywać te standardowe działania opozycji, przede wszystkim jako kontrolne, zgłaszające czy interpelacje, ale też próbować zdobywać większość w ważnych sprawach. Bardzo dziękuję, to jest oczywiście dobre pytanie. Drodzy państwo, nam zależy na tym, żeby Sądecczyzna się rozwijała, żeby powstawały nowe drogi, nowe mosty, chodniki, nowe inwestycje i absolutnie będziemy otwarci na współpracę z miastem Nowym Sączem, z powiatem, z gminami, po to, żeby powstawały nowe inwestycje strategiczne dla regionu. Jeżeli takie inwestycje będą powstawały, będziemy o nich mieli wiedzę, że są to inwestycje służące regionu, będziemy po prostu je wspierać. Natomiast oczywiście, drodzy państwo, nie wiem, czy państwo pamiętacie to, że 5 lat temu jeszcze w kampanii wyborczej nad Dunajcem
staliśmy z ministrem rozwoju panem Kwiecińskim, kiedy deklarowaliśmy powstanie mostu na Dunajcu. Drodzy Państwo, 5 lat ten most nie powstał, dlatego że po prostu nie było woli na to, żeby miał taki, a nie inny przebieg. Obecny włodarz ratusza nie był w stanie porozumieć się z przedsiębiorcą z Nowego Sącza, jak ma ten most przebiegać. I sprawa ugrzęzła w procedurach administracyjnych. Ten most, drodzy Państwo, dawno już stał, gdy było inne podejście do dialogu, do rozmowy z mieszkańcami, z przedsiębiorcami, ze społeczeństwem. Już 5 lat ten most mógł służyć mieszkańcom Starego Sącza, Nowego Sącza i całej Sądecczyzny na Dunajcu, na ulicy Węgierskiej. Ten most nie powstał, dlatego że nie było woli do dialogu i wypracowania konsensusu. Więc oczekuję na zmianę podejścia do dialogu społecznego, do współpracy, do rozmowy z samorządem województwa i z powiatem, bo bez tej współpracy, drodzy Państwo, nie będzie po prostu strategicznych inwestycji dla regionu. Tylko współpraca, porozumienie, dialog może doprowadzić nas do tego, że będą powstawały nowe mosty, nowe drogi, nowe połączenia. Jesteśmy dzisiaj w bardzo ważnym czasie. Realizowana jest, drodzy Państwo, kolej Podłęże Piekiełko. Jesteśmy, drodzy Państwo, w bardzo ważnym czasie. Mam nadzieję, że w jakiejś perspektywie również ruszy budowa Sądeczanki. I tylko współpraca miasto, powiat, województwo może doprowadzić nas do tego, że te inwestycje będą realizowane w sposób efektywny i sprawny. Dlatego apeluję też do i radnych, i włodarzy, wójtów, burmistrzów po prostu o współpracę, kooperację przy realizacji tych inwestycji.